Dzień dobry, witam Państwa na moim kanale, która kamera mnie bierze, jedynka, dwójka. I ja jestem Dominik TCG, a moim gościem jest... Iza TCG! Iza TCG, proszę bardzo. Znana szerszej publiczności jeszcze jako Ivy, żebyście wiedzieli. Ivy TCG. Może być. I dzisiaj zaprosiłem Panią Ivy TCG do... Gdzie ja Cię zaprosiłem? Do hotelu. Do hotelu. To jest... wyjazd służbowy, delegacja. Tak zwana. Dla poważnych ludzi będziemy robić poważne rzeczy. Będziemy otwierać poważne boostery. Takie? Jak? Proszę bardzo. Flapu. Flapel. Proszę bardzo. Taki. Prezentacja profesjonalna. Z tego mnie znacie. Przesłodki, przeurocze Eevee. Ja tam bym Eevee nie lizał, żeby nie sprawdzać słodkości. Dalej Glaceon. Taki o. Tego słodziaka już otwierałam, ja już mam. Ale na Dominika ale ja jeszcze nie mam. Ale jeszcze przychodzi na niego czas. I Lithion. Tak. Czyli zapraszamy na odcinek z cyklu Blistery. Czołóweczka. Dobra, nieważne. No, mamy czołówkę. Dobra, to co, lecimy? Lecimy. Co? Od czego zaczynamy? Ja bym się proponował podzielić z tym. A który ci się bardziej podoba? Lithion czy Glaceon? Ale zadałam ciężkie pytanie. Byłoby łatwiej, gdybym nie był daltonistą. Glaceon. A nie widziałam. Nie, nie jestem, nie jestem. A myślałam. To jest cytat ze Shreka po prostu. Sorry, szanuję. Dominik to... widać nie ma warstwy. Właśnie ja nie mam warstw. To jest mój problem, ale będę je kupował jeszcze z czasem. Dobra. Czy to ja wybieram Glaceona? No to zamieniamy się. Dobra. Uroczyste przejęcie. Przekazanie pałeczki. Dobra, to zaczynaj pan. U siebie to... na kanale to zaczniesz. Ale to możesz go już rozlaksować, pokazać promeneczkę. Ja preferuję metodę siłową. Ja delikatną, jak widać. Tylko nie boisz się, że ja ci zniszczę wszystko? Czyli też siłową. Właśnie prosiłem, żeby obcięła dzisiaj pazury. Nie wyszło. Ładne paznokcie, jakie pazury. Ładne paznokcie. Prosiłem, żeby obcięła. Tak wygląda promka. Glaceona. Piękna. A tutaj mamy promkę, jeśli chodzi... Tak, promkę, jeśli chodzi. Tutaj mamy promkę Lithiona za to. Nie wiem, mi się bardziej ta z Lithionem osobiście podoba. Dlaczego? Bardziej trafia w moje gusta i estetykę. Dawaj koszulkę, od razu ci też ubiorę. Nie kupuję tego argumentu. No popatrz na niego. Wymień 20 powodów. Po filmiku? Dobra, rzucone. To ty tak gardzisz tym wszystkim? Śmieciami? No. No. W domu też tak robisz? No. Jak w domu tak robię, to na delegacjach służbowych nie będę tak robił. No i mam 3 boostery i jedziemy booster za booster, tak? No dobra. A z czym masz? Ja mam z kartami w środku. Tak? Aha, no ja chyba też. Tak mi się wydaje przynajmniej. Oboje mamy 2 Arkeusy. Dobra, to dajemy od jednego pierwszego. Dobra. Go. To lecimy. Pierwsza lecisz, czy jedziemy dalej? Leć ty. Jechać mam ja. No i dobra, i pokażę. Kolejny raz pokażę ludziom, którzy nie potrafią otwierać kart Pokémon, jak to robią profesjonali, prawda, ści. Co? Coś źle zrobiłam? Co? Chodzi o dropy, nie o sposób otwierania. Dobra, myślałam. Tu, Chimeko, proszę bardzo, Chimczarek, Minchino i powiem ci, to jest dobry Minchino. Czemu? Bo jest dobry do grania. Lepszy niż poprzedni Minchino. Dominik wie, że ja jestem absolutnie kasianą ignorantką i że moje zainteresowanie kartami kończy się na zbieraniu. Naprowadzimy. Klank! Pipla! No i proszę bardzo. O! No i mamy Raichu. Wiemy, kogo pozdrawiamy. Jest tu jeden na w komentarzach fanatyk Raichu, który już zamieścił pewnie komentarz. To ja go też pozdrawiam. Tak, pozdrawiamy pana Pokemona. Dobra, to może zdradzisz mi tą tajemnicę, jak to powinno się tutaj ładnie ogarnąć? No tak, że najpierw nie pokazujesz kodu, bo teraz wiadomo, że już w tym boosterze nic nie ma. To jest pierwsza zasada. Cicho, to dobrze wiesz. Ja to czasami jest, pokazuję. To jest właśnie to, czego się nie wytnie. No, no i ale no. Do kadru, dobra, do kadru. No, no. I mam. I co? No i musisz jechać z tematem. No i ile tych kart przekładasz? Ja bym przełożył 4. No to ja też przekładam 4. Nie, no to wiesz. Tu chodzi o to, że traf lepiej, a nie, że tam technika jest dobra. A popatrzcie. Liczy się skuteczność.
No to popatrzcie teraz na moją skuteczność. No i zapraszam serdecznie. Ognista energia. To jest dobry flaucel. Flaucel. On jest grywalny. Oprócz tego od siebie dodam, że jest jeszcze bardzo ładny. Sidleaf. I mamy pełną opinię w temacie. To Patchy jest Lisu. Dobre połączenie, widzisz. O, tak chyba lepiej. Pachirisu. Tego Pachirisu chyba jeszcze nie widziałam. Chimchar z jagódkami. Mincino, popatrz, ile będziesz ich mieć. Jest elegancko. Ten Baltoj. Jak ją wzbudza w tobie emocje? We mnie totalnie mieszane. Takie Illuminati wzbudza we mnie emocje. Dostrzegam trójkąty. No, w sumie. No tak na to nie popatrzyłam. Mi się wydawało taki dziwnie symetryczny. Mamy Snoranta. Nosepassa. Co tutaj będzie? Reversem jest Clank. Ale super wyglądają te srebrne reversy. Mi się najbardziej podobają. Clank. No, ale mój fajniejszy. Dobra, ostatnia karta. Magmortar. No jednak dobra. Lata doświadczenia wychodzą. Oddaję to Dominikowi. Wychodzą. Taki rajcu. No. To co? Na razie. Ja lecę z drugim Arkeusem. Dobra, ja też. Ja sobie go rozlakuję. Możesz taka sobie tak technika też. Dziwna. Technika ninja. Baltoj. Snorant. Ty coś widzisz? Nosepass. Ja wszystko. Mleczko. Kupczu. Tak, byłem przez cały tydzień chory właśnie. Tak wyglądałem, jak ten kupczu. Energia. Czy ty masz takiego gluta? Tak. Rękawiczki. Jakby ci było zimno, zapraszam. Ale zobacz, potem wyewoluowałem w potężnego niedźwiedzia. Ale fajna ta karta. Widzisz, tak, śmiałaś się z kupczu. A teraz on jest tak potężny. No ale on ma brodę, a ty nie masz. Zostawię to bez komentarza. Team Yelchir i Empoleon Holo. Holo. Ej, nie holo. Wierzę, ty to ustawiłeś specjalnie, mi dałeś świeci, ten świeci, blister. Świeci. Dałeś mi tylko taki pozorny wybór. To był mój wybór przecież, ja sobie sam zdecydowałem. No dlatego mówię, że pozorny, żebym ja myślała, że ja wzięłam to lepszy, nie? Dobra, przechodząc do tego kolejnego boostera też z Arkeusem, mamy... To jest metalowa energia, nie? Tak. Metalowa energia. Znaczy to jest papierowa energia, ale tak, o to chodzi, że metalowa. Ale to nie jak źle ta. Ultra Ball. Tropius. Zawsze patrzę mu na te banany. Dziwne to jest, nie? Nie, ja staram się ludziom nie patrzeć na banany. Dobra, mamy trochę inne zainteresowania. Morgrem. Tego też nie widziałam. Piplup, przeuroczy. Turtwig. Snizzle, mroczny. Kling. Spiritomb. Dobra, i teraz coś będzie ciekawego, czy nie? Nie będzie. A widziałeś już? Nie. Dobra. Garchomp. Reverse rare przynajmniej. Ale nie jest zły, nie? Dobra. 3-4. Grimmsnail. No weź. Amatorzy. No i teraz do mnie nie przyjdą. Przyjdą. Myślę, że ja taki pepowiec. Nie, po prostu ja tego pokażam ludzi, jestem z tego znany. Zaraz jest, zobaczymy na moim kanale. Ale tak crossów już robiłem kilka z kilkoma osobami. Jeszcze nikt nie otworzył lepiej niż ja na moim odcinku. I nie na moim też nie, także... A to jakoś się da sprawdzić, który jest lepszy? Jak to robisz? Ja? Magicznie. No. Magicznie lata doświadczenia wychodzą. To jest Magmar. Ale zarąbisty on jest. W sensie on wygląda jakby był flamastrem. Wydaje mi się, że ten ilustrator jest dość znany z takich ilustracji. On się nazywa Shinji Kanda. Może znacie? Jak znacie, to do niego zadzwońcie. Pogratulować osobiście. Burmi. Impi, pimpi, pimpi, pimpi. Staryu. Energia. W dziwnym miejscu masz tą energię. Jaka energia? Walcząca. Papierowa. Bertrick, Collapsed Stadium. A to jest smutne trochę. To jest dobra karta. To jest dobra karta. A co ona robi? To jest wesoła. Dobra, robi ścianę tekstu. Ścianę tekstu. Luxio, Magmortar. No i dałem ci szansę. Miałem słaby booster. Dobra, to teraz zobaczymy jak u mnie. Proszę bardzo. Żeby nie było, że jestem taki zły, że zaprosiłem i potem wszystko dobrego otworzyłem. Proszę bardzo. To się zaraz dopiero okaże. Dobra, lecimy. Mroczna energia. Prinplap. To masz do tego Piplapa. Tak, kilka już jest Empoleon. Czerens. Wszystko jest. Kiedyś widziałam takiego ładnego full arta z Czerenem. Bertrick. Execute. O, tak chyba lepiej. Troszeczkę dalej. Execute z niewypływającym rzutkiem. Grimer. Clefairy. Bidów. Ja się tak spieszę, bo chcę po prostu wyciągnąć teraz coś super.
Farfetched. Ale to jest super karta. Psychodeliczna taka, ale... I to jest... Nie, to nie jest ten sam ilustrator. To przepraszam. No, ale mega jest. Dobra. Czy teraz ta karta przybije dropy Dominika? Drugi raz tak, myślałem. Tak. Nic nie zostało przebite, ale... Ale miałeś taką sytuację, żebyś wyciągnął dwa razy tą ostatnią kartę taką samą, w tym samym blistrze? A pewnie miałeś, no ale ty tego otwierasz tyle, nie że wiem, już nie wiesz nie sam. Wiem, nie wiem, nie no bez przesady. To teraz tobie zostawiam wybór co do tego drugiego. Iwi czy jabłuszko? Jeżeli są tutaj jacyś moi widzowie, zgadnijcie. Biorę Iwiego. No dobra, no i teraz ty pierwsza. Zmieniamy kolejność, zwracamy zasady. To jest grande finale. Ale nie powiedziałeś o pieniążku. Tutaj jest pieniążek taki z Spenosaurem, a tam miałem z Blastoisem. To możemy pokazać pieniąż. Pokaż pieniądz, a ty sobie... Ona czuje we mnie pieniądz. Ona czuje we mnie biedę. Nie zaśpiewam dalej. Powpierdzielam pasztet z chlebem. Proszę bardzo, Blastoisik, jak się błyszczy. Piękny. Ja pokażę Venusaura, a ty pokazuj w końcu jakiś dobry draw. No ja bym chciała Charizarda pokazać. Flapla. Ja bym chciał, żebyś pokazała mi Arceusa, Mistar. A co jak będzie Charizard? Będziesz zły? Nie no, zły nie będzie. Jak kiedykolwiek, czy ja kiedykolwiek na kogokolwiek byłem zły. A ja nie wiem. Ja też nie. Może będę tą pierwszą? No. Na razie... Dobra kochani, ja tutaj tylko zapowiem, że to taki piękny z shamingiem. Ja już tutaj elegancko dla was otwieram. Jako, że Dominik poczynił mi te honory, że mogę otwierać to pierwsza. Czym prędzej. Się cieszy, bo widzi kot. Się cieszy, bo widzi kot. No to teraz się boję, żeby coś nie wiesz, nie zaspoilerować. No już jest zaspoilerowane przecież. Wytniesz to? Nie. Tak, no nie, zepsujesz mi. Absolutnie, że nie. Zepsujesz dla widza atrakcję. Dla widza. Ty, to jest znowu ta zmisprintowana energia. Ale ja mam dużo takich. Czy one nie są zmisprintowane? Ale nie. Wydaje mi się, że no, szczególnie przy tych żółtych to widać. Od razu to zauważyłam. To przepraszam. Wybaczamy. Elektryczna energia. Cheren Scare. Dobra. Niedźwiedź cię bawi? Bell Trick. Tak, Collapse Stadium. Karta, a powiedz to jest tak, Collapse Stadium, tak jak poprzednie. A ja tak powiedziałam? No, Bell Trick było genialne. Dobra. Dobra. Collapse Stadium. Nie, wcześniej lepiej wyszło, bo to naturalnie było, wiesz? A teraz to tak się staram, wiesz, wyciągnąć. Execute. Very bardzo angielski. No, my tak, uncle from Texas. Czasami mi się zdarzy, nie? Oh, sorry, przesunęłam ci kamerę. Dobra, Sneasel, Bidoof. Zauważyłam, że ten Pokémon wzbudza taką dużą sympatię generalnie. Jesteś w stanie mi wytłumaczyć, o co chodzi? Tak, bo ma zęby na wierzchu. Wszystko, co ma zęby na wierzchu, jest bardziej przyjazne ludzkości, dlatego mam takie kły. Ja nigdy tak o tym nie pomyślałam, może tylko kojarzyłam to z wampirami. Dobra, lecąc dalej. Ile serialów o nich nagrali, to... No sam Dracula. Electabuzz, Chimeko. Reversem jest daj, sok! Daj mi kobieta coś dobrego w końcu. Dobra, postaram się. 3, 2, 1. Chyba dobrze, nie? O ty cholera, no to jest przebite mój, był zwykły, ale... Ja... Wiesz, że tak jak otwieram? No. To jest trzeci Raichu w mojej karierze, no jednego już zdążyłem wydać, bo no, kolega miał 3 i chciał no to, mieć 4, no to ale... ten będzie bardzo historyczny, staram się go bardzo pięknie włożyć. Nie obdrapać powierzchni pazurami. Ale... Ojej. Przypadek? Dominik, przypadek? Nie, nic się, jak powiedział ale mistrz ale widzisz, jak ci się opłacało? Powiedział mistrz Ugłej, nic się nie dzieje. Dobra. Przypadkiem. Dawaj, co ty tam masz? Cast forma. Trochę mam. No. Trochę. Trochę. Szrumisza. Piplupa. Elegancki chłopak. Tortwiga. Również elegancki. Energia. Ognista. Fajne, takie rzadkie, nie? Energia? No. Gęste właśnie. Tak. Freshwater set. Starmie. Weavile. Nie ma. Trainers Gallery zero. Właśnie dzisiaj. Dziwnie, nie? Snorant. I Wormadam. Grywalny. Ale przynajmniej grywalnie skończyło się na moim... Możesz dobra podsumować pięknie. Dobra, pokazujemy dropy. Promki też pokazujemy, pokażmy promki. Pewnie. Zakoszulkowała pani to Iwi? Oczywiście. Oczywiście, że nie, mam wrażenie. No to jakbyś mi dał koszulkę, to bym zakoszulkowała. A, proszę bardzo. Ale popatrz, widzisz, ja nie chciałam ci po prostu tego zniszczyć, ani nic. Proszę bardzo, koszuleczka dla pani. Bo to twoje, to ja się, wiesz, staram, nie?
żeby nie zniszczyć. No to poproszę panią. Ale śliczna. Poproszę panią w takim razie o profesjonalną prezentację wszystkich dropów dzisiejszego wieczora. Zrzucasz to na mnie? Tak. Dobra, to zacznę od takich bardziej oczywistych rzeczy jak promeczki. Czekaj, ten wypadnie do tyłu, ale jest mniej ciekawy niż to. Dobra. Więc jeśli chodzi o prezentację dzisiejszych dropów, mamy promkę z faplem. Z faplem promkę. To zostanie zdecydowanie na filmie. No nie, jeszcze... No, dobra. Ej, ty mi zniszczysz reputację. Ja? To nie ja powiedziałem faplem, jakby... No nie, czuję mema. Promkę z faplem, no. Dalej, no, mamy tutaj flapla. Przepięknego Lifiona, na którego argumentację Dominik TCG tak zwany nie był zadowolony. TCGła. TCG. Albo RGB. Tak graficznie. Dobra. Jak gaz? Nie, RGB, że red, green, ten. Aha. Tak graficznie. A LPG jest gaz, rzeczywiście. Tak, no. To podrażałbym ostatnio, gdyby było LPG. Ale teraz gadamy o promkach. Gdzie mamy Glaceona. Ale taki smutny jest, nie masz takiego wrażenia? Nie. Nie, właśnie to jest taki mały książę, któremu róża wyrosła na jego planecie. Widzisz to? Dostrzegasz alegorię? No ale to jest smutne. Nie. Ja grałem w gimnazjum małego księcia i byłem wesoły. Byłem księciem. Eevee, tak. Widzisz, ona ma kwiatka jeszcze niewyklutego takiego w pączku. Właśnie ja to zauważyłam, że to jest jakby nawiązanie do tych kolejnych promek, gdzie już ten kwiatek rozkwitł i ten Eevee też. Ale ja szczerze mówiąc wolałabym go chyba w tej formie zostawić. Kwiatka czy Eevee? No Eevee! A, okay. Przesłodki, przeuroczy Eevee. Hole Empoleon. To jest przesłodki Pokémon. No, taki elegancki chłopak. No taki pingwin królewski, to co w nim takiego słodkiego? Taki duży i majestatyczny. Ja bym powiedziała raczej, że jest majestatyczny niż taki piękny. Ale to moje zdanie. I tutaj Raichuvi, który trafił się Dominikowi. Ja muszę to podkreślić. Żebyś sobie, wiesz, nie przypisywał nie swoich zasług. I na sam koniec pozostawiłam coś najpiękniejszego. Popatrzcie, jak ta karta się w ogóle mieni. Wy pewnie macie to gdzieś raczej, ale ja zwracam na takie rzeczy uwagę. Nie no, nie, piękna to jest. Super esteci, nie zaburzaj naszego jakiegoś poziomu estetyzmu. Dobra, ja dopiero wbijam w ten świat, tak? O, to jest dopiero mój pierwszy cross. Najlepsza karta trafiona, Minchin. Nie, dobra, że ty. Żegnamy się. Tak. Dziękujemy za bardzo długi odcinek, ale pełen zwrotów akcji, szalonych openingów i wpadek na temat nazywania Pokémonów. No, mam nadzieję, że bawiliście się dobrze. Mam nadzieję, że bawiliście się dobrze. Nieprzypadkowo wziąłem jabłuszko. Dziękuję bardzo za uwagę. Do widzenia. I jeszcze nie powiedziałem najważniejszej rzeczy. Zapraszam na kanał pani Ivy, czyli EasyTCG. I film wychodzi w tym samym momencie. Tak. Także nie wiem, który obejrzeliście pierwszy, ale drugi jest już gotowy. Mam nadzieję, że mój. Link w opisie. No. Pa, pa! Pa! Machamy tu, machamy tu. Familiadę robimy. Matyce!